Rodzice oczekiwali, że zadowolę się fałszywymi pieniędzmi. Grubo się mylili. Wydarzyło się to w 2015 roku. Byłam świeżo upieczoną osiemnastolatką i przygotowywałam się do wyfrunięcia z gniazda. Miały mi w tym pomóc oszczędności zbierane przez trzy lata na koncie założonym z pomocą rodziców. Dzięki kasie z urodzin, pracom dorywczym, pracy na zmywaku po szkole i tym podobnym zajęciom, udało mi się uzbierać na nim parę tysięcy. Nie mogłam się już doczekać wyprowadzki ze względu na to, że mieszkałam z dwójką młodszych braci, którzy dosłownie doprowadzali mnie do szaleństwa. Jakby tego było mało, rodzice uwielbiali robić ze mnie niańkę w dni, kiedy akurat miałam wolną od pracy. Z tego też powodu unikałam siedzenia w domu jak ognia. Gdy nadszedł odpowiedni czas, by poinformować rodziców o moich planach, ci powiedzieli, że chcą, żebym z nimi została, bo potrzebują mojej pomocy. Ponadto zażądali oni, abym zaczęła się dokładać do rachunków. Tymczasem ja pozostawałam nieugięta na ich błagania. Zapłaciłam już kaucję i opłaciłam czynsz za pierwszy miesiąc pokryjomu, a do tego znalazłam na miejscu pracy na pełen etat. Byłam więc gotowa, żeby już za miesiąc rozpocząć samodzielne życie. Kiedy rodzice się o tym dowiedzieli, wpadli w szał i stwierdzili, że jeśli tak bardzo chcę się wynieść z domu, to mam to zrobić już teraz. Spakowałam zatem swoje rzeczy na małą przyczepkę, którą podpięłam do roweru i pojechałam do domu wujostwa, położonego parę kilometrów dalej. Ciocia i wujek byli w głębokim szoku, gdy usłyszeli o tym, co właśnie się wydarzyło i bez słowa sprzeciwu przyjęli mnie pod swój dach. Parę dni później pojechałam do banku, żeby wypłacić wszystkie pozostałe na koncie pieniądze, ale okazało się, że moi rodzice mnie wyprzedzili. Wyczyścili moje konto do zera dzień wcześniej, a bank nie mógł z tym zrobić nic, poza wydaniem mi dokumentów, które tylko to potwierdzały. Fakt, iż rodzice byli współzałożycielami konta, sprawił, że mieli oni dostęp do wszystkich moich pieniędzy. Gotowałam się ze złości. Tak szybko jak tylko było to możliwe, powiadomiłam ciocię oraz wujka o całym zajściu. Byli tak wkurzeni, że nie omieszkali opowiedzieć pozostałym członkom rodziny o tym, co odwalili moi rodzice. Nie musiałam długo czekać, zanim wszystko zaczęło się pieprzyć. Wujkowie, ciocie, kuzynostwo, dziadkowie, wszyscy, jak jeden mąż, odwrócili się od rodziców i żadne wymówki nie były w stanie załagodzić sytuacji. Za jakiś czas matka i ojciec uraczyli mnie swoją obecnością w domu wujostwa, kiedy to przyjechali specjalnie, żeby na mnie nawrzeszczeć. W chwili, gdy mnie ujrzeli, matka z furią rzuciła we mnie pieniędzmi, nazywając mnie niewdzięczną smarkulą! Ciocia jednak stanęła w mojej obronie i wzięła całą winę na siebie. Wystarczyło jednak nieco dokładniej przyjrzeć się banknotom, żeby zauważyć, iż jest to zabawkowa kasa z Monopolii. Poprosiłam więc, żeby oddali mi prawdziwe pieniądze, które ukradli. W odpowiedzi dostałam jedynie pogardliwe, ani nam się śni. Stwierdzili, że otwierając mi konto, zyskali pełne prawo do moich oszczędności. Zresztą, ich zdaniem i tak spokojnie mogłam odrobić to w pracy. Co prawda, na tamtą chwilę nie miałam problemów finansowych, z racji, że dostałam wypłatę na nowe konto i udało mi się co nieco zaoszczędzić. Nie zmienia to jednak faktu, że rodzice i tak wystarczająco na psoli chwyciać i wujkowi. Do zbiorowego manifestu przyłączyła się również moja kuzynka, której również zdarzało się opiekować moimi braćmi. Dziewczyna nie tylko odmówiła dalszej pomocy, ale również dała cynk innym opiekunkom, żeby omijali moich rodziców szerokim łukiem. Ponieważ to zwykli złodzieje oraz oszuści. W pewnym momencie rodzice nie mogli już dłużej znieść społecznego piętna, dlatego spotkali się ze mną, aby pójść na kompromis. Wyznali, że nie są w stanie oddać mi wszystkiego w całości i poprosili o plan spłaty. Pamiętam dokładnie, ile mi ukradli, dlatego uświadomiłam im, że chcę odzyskać utracone pieniądze, co do grosza, żeby nie było żadnych niedomówień. Oczywiście próbowali się targować, schodząc niemalże do połowy sumy ale nie zgodziłam się na nic poza pełną kwotą. Niechętnie przystali na moje warunki i przez następne dwa lata płacili mi 200 dolarów miesięcznie w gotówce, żeby spłacić swój dług. Teraz prawie w ogóle się z nimi nie widuję, o rozmowie nawet nie wspominając. Najwyraźniej nadal obwiniają mnie za to, co się stało, jako że ich nadszarpniętego wizerunku już nie dało się uratować. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Okradli mnie i ponieśli konsekwencje swoich czynów. Toksyczna rodzina myśli, że chce przywrócić zmarłego brata do życia. Mój starszy brat zginął wskutek strzelaniny w 2014 roku. Był on braciszkiem, o jakim marzy każda mała dziewczynka, i muszę przyznać, że byliśmy ze sobą naprawdę zżyci. Dał mi wiele cennych życiowych lekcji, takich jak nauka gotowania oraz prowadzenia samochodu, czy też wpojenie mi, żebym nigdy się nie poddawała. Pokazał mi mangi oraz anime. Zabierał mnie na wycieczki samochodowe i wspólnie ignorowaliśmy fakt, iż rodzice od zawsze faworyzowali naszego młodszego brata. Niestety, podczas strzelaniny jedna z kul trafiła prosto w niego, zabijając go na miejscu. Dla jasności, mój brat nie był żadnym przestępcą. Po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu o niewłaściwym czasie. Policja przeprowadziła śledztwo w tej sprawie, które wykazało, że nie był on zamieszany w nic nielegalnego. Zginął w wieku 25 lat skłamałabym, mówiąc, że po jego odejściu nie popadłam w głęboką depresję. Doszło nawet do tego, iż przestałam jeść i w półtora miesiąca straciłam około 25 kilo. Piłam tylko wodę i mleko, żeby oszukać żołądek. Prawdę mówiąc, w tamtym czasie nie chciałam wyzdrowieć, aż do momentu, w którym była szwagierka zadzwoniła do mnie, mówiąc, że brat coś dla mnie zostawił. Spotkałam się z nią i odebrałam album ze zdjęciami z naszych szalonych przygód. Koszulki za nim i łańcuszek z naszymi inicjałami. Widząc te wszystkie rzeczy, rozpłakałam się i po raz pierwszy od jego odejścia zrozumiałam, że jednak chcę o siebie zawalczyć. Mój brat zdecydowanie wolałby, żebym była szczęśliwa, a nie umierała z tęsknoty za nim. Od tamtego czasu minęło wiele lat i teraz czuję się o niebo lepiej. Pewnego dnia uznałam, że dobrym pomysłem byłoby odwiedzenie jego grobu w dniu urodzin. Zostawiałabym na nim kwiaty i śpiewałabym mu piosenkę urodzinową. Mój terapeuta zgodził się ze mną i również uznał to za wspaniały pomysł. W ten oto sposób narodziła się moja mała tradycja, którą kultywuję co roku. Niestety pewnego razu moi rodzice, młodszy brat i ciotka obzdurali sobie, że odprawiam jakieś satanistyczne rytuały i próbuję wezwać dusze zmarłych. Stwierdzili, iż już dawno powinni byli wyrzucić rzeczy mojego brata do śmieci po czym dodali, że powinnam uczęszczać wraz z nimi na mszę, żeby pan wybił mi z głowy te diabelskie pomysły. Kategorycznie odmówiłam zarówno zaprzestania mojej tradycji, jak i chodzenia z nimi do kościoła. Wytknęłam im, że przecież chodzi o ich syna, jeśli nadal będą się tak zachowywać, to zerwę z nimi wszelki kontakt. Przez całą rozmowę, jeśli w ogóle można nazwać to rozmową, nie przestawali na mnie wrzeszczeć, a punktem kulminacyjnym był moment, w którym ciotka oblała mnie wodą święconą. Miałam tego po dziurki w nosie, dlatego powiedziałam, że chętnie porozmawiam, jak skończą z tą popieprzoną religijną gadką, ale teraz mają zniknąć mi z oczu. Wyszłam zanim ktokolwiek zdążył się odezwać. Od tamtego zdarzenia minął już tydzień, a ja zablokowałam ich numery. Właśnie ocaliłam samą siebie przed toksyczną rodziną i jestem sobie za to cholernie wdzięczna. Matka rości sobie prawa do mojego nieistniejącego dziecka. Na wstępie chciałabym wspomnieć o tym, że właśnie kupiłam nowy dom i stworzyłam na Amazonie listę rzeczy, które uznałam za potrzebne. Jedynym z przedmiotów widniejących na niej była suszarka do butelek dla niemowląt. Planowałam ją wykorzystać do torby wielokrotnego użytku. Nie mam dziecka, nie jestem w ciąży i w najbliższym czasie nie planuję zakładać rodziny. Tak naprawdę to nie przepadam za dziećmi i wybrałam tę suszarkę tylko dlatego, że była tańsza od innych. Niestety moja dalsza rodzina to zauważyła i zaczęła przypuszczać, że jestem w ciąży, ale szybko wyjaśniliśmy to nieporozumienie. Wczoraj natomiast spotkaliśmy się z rodziną, która przybyła z wizytą z zagranicy. W trakcie tego spotkania poruszony został temat dziecięcego stojaka i wszyscy śmialiśmy się z powodu zaistniałego zamieszania. Wszyscy, poza moją matką, która w pewnym momencie ogłosiła, że jeśli zajdę wraz z narzeczonym w ciąże, to ona będzie miała nowe dziecko, tak jakby Bobas miał należeć do niej. Prawdę powiedziawszy, to nie był pierwszy raz, kiedy o tym wspominała. Kiedyś zdarzyło jej się nawet rzucić, że chyba odebrałabym sobie życie, gdyby zaszła w ciąże, co nie było w żadnym stopniu zgodne z prawdą. Rok temu moja rodzicielka starała się o kolejne dziecko, ale bezskutecznie. I problem natury medycznej został rozwiązany jakiś czas później, i wiem, że nadal chcę dziecka, ale nie rozumiem dlaczego obzdurała sobie, że oddam jej swoje. Nie ukrywam, że najlepszą matką to ona nie była, i jeśli już uda mi się jakoś przetrwać okres ciąży, to nie ma szans, że oddam noworodka w jej ręce. Może nie lubię dzieci, ale już wolę sama podjąć się jego wychowania, aniżeli pozwolić, żeby przechodziło przez piekło.